La 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 la, la 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 la, Elmastadt. La 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 la, la 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 la, Elmastadt. Elmo kocha rybkę i kredkę też. Się cieszy, że was widzi. O, i Dorotka też się cieszy. Hej, Dorotko, 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 przywitaj się. Zgadnijcie, o czym Elmo dziś rozmyśla? O, komputerach, tak. O, widzicie? Komputer, tak. O komputerach, widzicie? O, Dorotko, nie zabrudź komputera pokarmem dla rybek. Co mówisz? A, tak. Dorotka mówi, że na komputerach można pisać. A, Dorotka jest bardzo mądra. Ale chciałaby się dowiedzieć jak. Jak się pisze na komputerze? O, o, a zapytajmy pana Gapę. Roleto! Nie, nie, więcej, Roleto, odsłoń więcej. A, jejciu, to jeszcze za mało. No proszę, Roleto, odsłoń się. Dziękuję, Roleto. O, patrzcie, to brat pana Gapy, pan Gapa. Dzień dobry, panie Gapo. O, o, pan Gapa ma czkawkę. Niezła ta pana czkawka, panie Gapo. O, Elmo zna jeden straszny sposób na pozbycie się czkawki. No tak. Świetnie! Czkawka sobie poszła! No dobrze, panie Gapo, czy jest pan gotów na pytanie dnia? Świetnie. Panie Gapo, czy pan wie, jak się pisze na komputerze? To jest komputer. Przed panem, panie Gapo. Jak się pisze na komputerze? Śmiało, panie Gapo. Co pan robi? Nie potrzebuje pan do tego papieru i długopisu. Nie, nie. Panie Gapo, nie o to chodzi. Niech pan użyje komputera. Niech pan włączy komputer. O, tak, super, włączył komputer. Pan Gapo włączył komputer. A teraz niech pan coś napisze. Ha, to jest myszka. Niech pan położy myszkę na stole. Myszka nie jest do głaskania, tylko do klikania. Niech pan uderza w klawisze klawiatury. Uda się panu. Brawo! Tak! Udało się, panie Gapo, to jest literka N. Napisał pan na komputerze N. Tak. Świetnie, panie Gapo. Pan Gapa pisze. Spodobało mu się? Uch, pan Gapa. Jeszcze kogoś. Jak się pisze na komputerze? Dorotko, napisz na komputerze literkę A.
Widzisz? A ja umiem napisać moje imię na komputerze. M-A-Y-A. Maja. Dorotko, zobacz, jak się włącza komputer. Teraz mogę napisać imię Dorotki. D O R O T K A. Dorotka. O, dziękuję, Dorotko. Dziękuję, dzieci. A teraz Elmo zapyta Dzidziusia. Cześć, malutki. Co u ciebie? Dzidziuś lubi dotykać, Elmo. Powiedz, Elmo, jak się pisze na komputerze? No, powiedz. Dziękuję, malutki. A teraz Elmo ma pytanie do was. Ile komputerowych myszek może tańczyć czacze? Policzmy je szybko. Chodźcie tu, myszki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i jedenaście. O, i jeden toster. Są w nim tosty? O, raz, dwa. Dwa chrupiące tosty. Wyglądają smacznie. Elmo bardzo lubi tosty i myszki komputerowe. No i czacze. Komputerku, poczekaj. Elmo chce odebrać wiadomość. A Elmo mógłby odebrać wiadomość na innym komputerze. Ale jak? Gdzie Elmo mógłby znaleźć komputer? No, dowiedzmy się. Gdzie można znaleźć komputer? Na drzewie? Nie! Na torcie? Nie! To niemożliwe! W bibliotece? Tak! Tak! W bibliotece! Czy można znaleźć komputer w wannie? Nie! Na zebrze? Nie! W szkole? Tak! Tak, w szkole! Czy można znaleźć komputer na rowerze? Nie! W bucie? Nie! W śmietniku? Tak! Sprawdźmy w śmietniku! Tak! To śmietnik Oskara! Po prostu wielbiam mój komputer, bo jest zawsze popsuty. Przyjaciel Elmo Jordan zrobił na komputerze obrazek dla Elmo. Jest naprawdę bardzo ładny. Dziękuję, Jordan! A teraz Elmo chce się dowiedzieć więcej. Poczekaj, komputerku! Elmo chce odebrać wiadomość! Ojej, czy Elmo dostanie tę wiadomość? No dobrze. Elmo naprawdę chce wiedzieć więcej o komputerach. Hej! Kto to zrobił? O, czy to był ten komputer? Nie? No to kto to był? A, to telewizorek! Tak! Elmo może obejrzeć kanał komputerowy! Tak! Włącz się, telewizorku! Ha, dziękuję! Oglądacie kanał komputerowy. Wszystko o komputerach. A teraz o komputerze i pewnej myszce. Zaśpiewam teraz piosenkę dla mojej myszki. Ta myszka nie powie mu, ta myszka nie powie chrum lub gu gu gu, lecz ty wiesz, że cieszę się jak nikt, gdy znów słyszę to twoje klik. Ta myszka w świat nie weźmie cię i kukuryku nie usłyszysz od niej też, lecz ty wiesz, że cieszę się jak nikt, gdy znów słyszę to twoje klik. Tak lubię, gdy przy mnie tuż biega mysz, bo kursor mój rusza się też. Robisz klik, znika coś, zmienia kolor, ma błysk, maleje, plus.
lub rośnie jak słoń. Ach, myszko, nie opuszczaj mnie, bo kursor mój nie wie jak ruszać się. Potrzebna nam jesteś tak jak nikt. I chcę słyszeć znów twoje klik. Tak, właśnie. A teraz obejrzyjcie podróż w cyberprzestrzeni. Dzięki, telewizorku. Ta mała myszka naprawdę jest potrzebna komputerowi. Ale Elmo chce wiedzieć jeszcze więcej o komputerach. Wy też? Gdzie można się dowiedzieć? Masz wiadomość. Stój, komputerku! Masz wiadomość. Zaczekaj. No, pokaż Elmo tę ważną wiadomość, proszę. Nareszcie! Ojejku! Elmo dostał wiadomość od Tolka i Rosity! Tak! .com. Cześć, Elmo! Tolek i ja uczymy się obsługiwać komputer! Bardzo to lubię! No, ja też! Podoba mi się ekran. Tak. I klawiatura. Tak. Ja najbardziej lubię, pokażę wam, myszkę! No, spójrzcie na tę myszkę. Super jest, co? Tak. Wiecie, co to? Na tej płycie jest gra komputerowa. Zaraz. Wkładamy ją tu. Zamykamy. Na komputerze można rysować. Tak. Albo można posłuchać bajek. To jest niesamowite, Elmo. Zagrajmy w jakąś grę. Dobrze, Rosito. Cześć, Elmo. Dziękuję, komputerku. Pa. Komputery są wspaniałe. Można na nich pisać listy do przyjaciół, rysować obrazki, słuchać bajek albo grać w gry. Tak. O, patrzcie. Dorotka wyobraża sobie, że Elmo jest w grze komputerowej. Co Elmo ma robić? Kliknie chmurkę, a wtedy Elmo wskoczy na chmurkę. Nie! Spróbuj ponownie. Tak! Pa! Teraz Dorotka wyobraża sobie Elmo na obrazku w komputerze. Pokoloruj, Elmo. Kliknij niebieski, żeby Elmo zmienił kolor. Super! Teraz Elmo chce być w kratkę. Ojej! Teraz Elmo chce być w gwiazdki. W gwiazdki! Tak! Dziękuję! Teraz Dorotka wyobraża sobie Elmo w bajce komputerowej. Dawno temu były sobie trzy świnki. Żeby usłyszeć świnki, kliknij je. Chrum, chrum. Chrum, chrum. Żeby zmienić stronę, kliknij strzałkę. Był tam też wielki, zły wilk. Żeby zobaczyć, jak wilk chucha i dmucha, kliknij go. Dziękuję, Dorotko. To było świetne. Elmo bardzo lubi komputery. Dorotka także. Dorotka chce, żebyśmy zaśpiewali komputerową piosenkę. Tak! Zaczynamy. La la, na na la la la. Komputer. O, śpiewajcie z Elmo. Komputer.
Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini-Mini Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Ewa Mart-Więckowska. Dźwięki montaż Jerzy Wierciński. Kierownik produkcji Anna Kuszeka. Udział wzięli Elmo Tomasz Bednarek. Oskar Bartosz Zaborowski. Rosita Beata Wyrąbkiewicz. Tolek Marek Bocianiak. Komentator Cezary Nowak i inni.